W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłowani Chrystusie, w tę niedzielną mszę wchodzimy święto. W tę niedzielę wchodzimy święto Najświętszego imienia Maryi. Przynieśliśmy je ze środa, żeby móc rozkoszować się tym świętem i przede wszystkim imieniem Maryja. Imieniem, które jest ściśle związane z naszym zbawieniem, z naszym celem życiowym, jakim jest miłowanie Chrystusa, jakim jest zbawienie własnej duszy. Widzimy, że Anioł Boży Gabriel, który zwiastował Najświętszej Maryi Pannie, jako pierwszy wypowiedział te sławne słowa, w których uwielbił Maryję, w której oddał hołd i cześć Najświętszej Maryi Pannie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. To jest to pozdrowienie, które wskazał Pan Bóg poprzez Archanioła Gabriela, kim jest Maryja, jak wielka jest tajemnica jej posłannictwa i jak wielka tajemnica jest związana z jej całym życiem. Właśnie dlatego to imię Maryja jest imieniem, które zapowiedziało przyjście imienia Najświętszego imienia Pana Jezusa. Tak jak Maryja odpowiedziała aniołowi Fiat, niech się stanie, tak również imię Maryja najpierw spadło z ust Archanioła Gabriela, ażeby być zapowiedzią przyjścia tego, który zostanie nazwany przedziwnym imieniem Jezus. To imię Maryja jest zatem na początku naszego zbawienia, na początku odkupienia rodzaju ludzkiego. To imię Maryja zostało wypowiedziane wcześniej przez anioła, aniżeli zostało wypowiedziane imię Jezus, ponieważ Pan Bóg w swoich planach postanowił, ażeby poprzez Maryję, poprzez jej niepokalaność, poprzez jej niepokalane serce przyszedł Pan Jezus, przyszło Najświętsze imię Jezus, przyszło Najświętsze serce Pana Jezusa. Stąd też dla wszystkich prawych chrześcijan, dla katolików imię Maryja jest szczególnie słodkie i właśnie dlatego modlitwa różańcowa jest tak bardzo potrzebna i tak wielką stanowi, ma do wypełnienia rolę w historii chrześcijaństwa. Powtarzanie za Archaniołem Gabrielem tego pozdrowienia jest, można powiedzieć, rzeczą, która powinna cechować wszystkich prawych katolików, bo ktoś, kto rozumie, kim jest Maryja, musi czuć się wewnętrznie przymuszona, ażeby chwalić Maryję, ażeby chwalić tę, przez którą przyszło zbawienie na świat. To imię Maryja pochodzi prawdopodobnie z aramejskiego i pochodzi i ma to znaczenie, Pani, czyli ta, która jest władczynią świata, która jest królową. Zatem od samego początku imię Maryi jest związane z tą szczególną funkcją, jaką jest panowanie nad duszami ludzkimi, panowanie nad światem, panowanie również nad wszystkimi katolikami. Stąd ta słodycz imienia Maryja dla wszystkich katolików, dla wszystkich, którzy pragną być zbawieni. Jednocześnie to imię Maryja jest straszne dla wszystkich wrogów Chrystusa i jego Kościoła, jest straszne dla tych, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi. To święto dzisiejsze Najświętszego imienia Maryi zostało dla całego Kościoła przepisane po zwycięstwie, po wiktorii wiedeńskiej, kiedy to zjednoczone wojska chrześcijańskie, polskie, cesarskie, bawarskie, pokonały muzułmanów, pokonały tych, którzy nie uznali Chrystusa za Pana Boga, za Mesjasza, za trzecią osobę Trójcy Przenajświętszej, którzy nie chcieli uznać, że przez krzyż Chrystusa przyszło zbawienie na świat. Stąd też można powiedzieć, że w imię właśnie Najświętszej Maryi Panny został odniesiony wielki triumf krzyża Chrystusowego. Stąd też dobrze się dzieje, że święto Najświętszego imienia Maryi Kościół bardzo dobrze postąpił, bardzo mądrze pod wpływem Ducha Świętego, że ustanowił to święto krótko przed świętem podwyższenia Krzyża Świętego, bo poprzez triumf Najświętszego imienia Maryi przyszło
przed triumf krzyża Chrystusowego nad wszystkimi Jego wrogami, nad poganami, nad muzułmanami, którzy nie chcą uznać, że Chrystus jest Mesjaszem, którzy redukują rolę Chrystusa do bycia jakimś prorokiem na równi z Mojżeszem, na równi z innymi prorokami Starego Testamentu, czy też na równi z fałszywym prorokiem Mahometem. Tak więc jest w tym imieniu, można powiedzieć, straszna moc i dlatego to imię, podobnie jak imię Jezusa, jest straszne dla wszystkich wrogów zbawienia ludzkiego, dla wszystkich fałszywych religii. Dlatego wszystkie fałszywe religie sprzeciwiają się Najświętszej Marii Pannie, nie chcą chwalić wraz z katolikami, z chrześcijanami Najświętszej Marii Pannie, nie chcą oddawać jej czci, tak jak to uczynił Archanioł Gabriel, który pozdrowił Marię tymi słowami, które w oryginalnym greckim Nowym Testamencie brzmią Haire Maria, po łacinie Ave Maria. Zatem pamiętajmy przy każdej modlitwie różańcowej, przy każdym wypowiedzeniu słowa Maria, że w tym imieniu jest zawarte całe nasze zbawienie, w tym imieniu zawarte jest wcielenie Chrystusa, w tym imieniu jest zawarte krzyż Chrystusa i zbawienie, które chce Chrystus przekazywać właśnie poprzez Marię, poprzez jej pośrednictwo, poprzez jej triumf chce Chrystus zatriumfować nad grzechem, nad wszelkimi słabościami ludzkimi, nad fałszywymi religiami, również nad demonem. Tak jak imię Najświętsze Pana Jezusa jest straszne dla wszystkich diabłów, tak również imię Maria jest znienawidzone przez całe piekło, ze względu na to, że w Marii nie ma absolutnie nic złego. Diabły wiedzą, że nie mają z Marią nic wspólnego, że nie dzieli ich z nią jakakolwiek słabość, jakikolwiek grzech. Dlatego właśnie to imię Maria i modlitwa Ave Maria jest świetnym i najlepszym egzorcyzmem przeciwko działaniu złego ducha w dzisiejszym świecie, przeciwko wszystkim pokusom szatańskim, które bezustannie atakują, którymi bezustannie diabeł próbuje zwieść duszę, ażeby pozbawić je życia wiecznego. Jest zatem dzisiejsze święto świętem wielkiego triumfu Najświętszej Marii Panny i również triumfem, dniem triumfu całego chrześcijaństwa, całej chrystianki nad fałszywymi religiami, nad tymi, którzy nie chcą uznać Chrystusa za Boga, a Najświętszej Marii Panny za Matkę Boga, którzy nie chcą uznać Kościoła katolickiego za jedyny prawdziwy Kościół, za Arkę Zbawienia, którą Chrystus założył, którą Chrystus ciągle kieruje i do której chce mieć, zaprasza jak największą liczbę osób, żeby uratowały swoje dusze. Najświętsza Maria Panna jest tą, która potrafi zniszczyć każdego wroga imienia Chrystusowego, która jest w stanie zniszczyć każdy grzech i każdą nawałnicę antychrześcijańską. Dlatego zwracajmy się z ogromnym zaufaniem do Najświętszej Marii Panny, że modląc się codziennie na Różańcu Świętym jesteśmy w stanie zniszczyć grzech w nas samych i zniszczyć grzech w świecie. Oddawajmy się zatem Najświętszej Marii Pannie poprzez triumf imienia Maria. Przygotowujmy się na triumf Krzyża Chrystusowego i Krzyża i Najświętszego imienia Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serca Marii.